Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy Dark Souls Scholar of the First Sin. Kurde, nie da się tak fajnie tą tarczą jechać, szkoda. Zobacz, przed tobą iluzja. Nie tutaj. Tak sądziłem, że gościu tutaj kłamie. Tak więc spróbuję napisać pierwszą wiadomość. Napisz wiadomość przed tobą. Gdzie to będzie? Pojęcia? Gdzie będzie kłamca? Nie, tutaj chyba nie. Istoty? Jest. Przed tobą kłamca. To znaczy... Kurde, czemu nie ma brak? Tego trochę brakuje. Będzie ściana... Iluzoryczna ściana będzie tutaj? Albo ilu... Jest. Przed tobą kłamca, to znaczy iluzja. No. Zostawmy tak. Może ktoś skuma, o co tu chodzi. Tylko... Właśnie. Bo wiem, że da się jeszcze chyba gesty dodawać do wiadomości. Nie to. Zobaczmy tutaj. Co? Przemyślenia. Część ciała, atrybut, pojęcia, techniki. O, akcje? Nie, to jest tak proste. Kurde, bo wiem, że da się jakoś dodać do wiadomości gesty, że wiecie, że o, że jest tak, ktoś to otworzy, nagle pojawia się moja postać, która na przykład wskazuje w przód. Tu, wskaż. Wskazuje tutaj, nie? I tak normalnie się gest pojawia. Tylko nie wiem, jak to włączyć. Bo nie wiem, czy to jest w tej części możliwe. Bo chyba w trójce. Wiem, że nawet w Bloodborne jest to możliwe. Ale czy to jest w tej części możliwe? To tego nie jestem pewien. Na razie kontynuujemy naszą przeprawę przez wieżę płomienia Hade. Schodzimy niżej. Czy tutaj coś się... Tak, dobrze kojarzę, że coś tutaj znajduje. Klasztorny amulet. A właśnie, tutaj też a propos. Bo nie miałem kiedy wam pokazać po poprzednim odcinku opisu zbroi. Dobra, na początek. Kolejno. Cudzoziemski kaptur. Kapelusz myśliwski. Hełm pustego żołnierza. To w ogóle znalazłem właśnie w tym. Przy trzecim ognisku. Nagrywałem to początkowo, ale tam się tak totalnie nic nie działo, że stwierdziłem, że nie będę tego jednak doklejał do odcinka. Tego odcinka. Więc po prostu macie to. Hełm pustego żołnierza, hełm pustego piechura, stary hełm pancernych oraz stary hełm rycerski. To chyba pokazałem, ale to mnie ciekawi. Stary hełm pancernych zapewnia dobrą obronę, ale jest tak ciężki, że noszenie jego wymaga ogromnej siły. Pancerni żołnierze byli sługami stworzonymi przez starego żelaznego króla, a życie dało im zaklęcie splecione z dusz. Teraz zostaje po nich tylko te żelazne skorupy, które można nosić. Czyli my de facto, walcząc z tymi ziomkami, tak naprawdę nie walczymy z nimi, tylko walczymy po prostu z ożywioną zbroją. Tutaj kolejne opisy. Rękawice z Hade mam aktualnie na sobie. Tak samo jak i nogawice z Hade. A to jest trzeze to samo. Dobra. Pierścień wam pokazywałem. Zaklęcie możemy zobaczyć. Wielka strzała dusz. Zaklęcie silniejsze od strzały dusz. Potężniejsze i skuteczniejsze w zadawaniu obrażeń przeciwko odpornym na ataki fizyczne przeciwnikom. Siła tego zaklęcia jest zależna od inteligencji. Tutaj kolejno różne strzały.
oraz bełty. Sztaba Tytanitu, dająca wzmocnienie nawet do plus 10. Jest to jedyny przedmiot, który umożliwia takie wzmocnienie. Tytanit odkryto w starożytnej warstwie Ziemi i uważa się go za dar bogów. Jedna z pierwszych sztab, dzięki którym na świat trafiły różne postacie Tytanitu. Sztaby Tytanitu służyły do wykuwania broni bogów, a przynajmniej tak powiadają legendy. I blady kamień, czyli coś, co zdobyliśmy w poprzednim odcinku. Odmienny stan Tytanitu. Użyj na broni lub tarczy, aby odebrać im wszystkie moce. Nie można przy jego pomocy odwrócić wzmocnienia, a tylko nadane moce dodatkowe, takie jak magia, ogień, trucizna i tak dalej. Bo właśnie, są różne jakby kolory Tytanitu, czy tam jakby właściwości, ale one służą tylko do nadawania innych właściwości tak naprawdę naszym broniom. Tuta. I koło czasami zasięgu tych przeciwników. Jakim prawem on mnie trafił? Jak trzeba z partyzanta, to będziemy się bawić w partyzanta. No, sorry. Ale nie będę na pałę wlatywał w typa tylko dlatego, że chcę go zabić. Kukła człowieka i mroczne pastylki. Spróbuj... O, nie! 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 Nie chciałem tego czytać! Jesus! Dusza dumnego rycerza. I stara halabarda rycerska. Boże, nie chciałem czytać tej wiadomości. Dobra, stara halabarda rycerska. Stara halabarda z tej znanej epoki należała do wojownika z tak dawnych czasów, że nie zachowały się żadne wzmianki o jego czynach. Ma bardzo małą trwałość. No, to jest jedna z broni z tego setu od starej zbroi. Wiwat dla skok. Okej. Okay. Chwalmy słońca, przy okazji niezła robota. Dzięki. Bierze szczęście, więc spróbuj lewo. A dobra, to wiem, to oceniam, bo tutaj po lewej chyba jest przeciwnik, jeśli dobrze pamiętam. Spróbuj plecy. Dokładnie. A, tylko to jest inny przeciwnik. Spróbuj to, co za tobą. Dobra, nie idzie mi na plecy, to tyle dobrze. O, proszę, jest winda. Gdzie ona prowadziła? O! Okej. Okay. Myślałem, że pojedziemy wyżej, a tu proszę, zjeżdżamy niżej. Czekaj, czy to nie prowadziło dalej fabularnie? Tak, pamiętam, tak. Tutaj przejdę dalej, będzie taka większa jaskinia jakby portowa. To na razie to olewamy. W sensie, na razie wracamy na górę. No, bo chcę najpierw zdobyć ten skarb, którego pilnuje ten rycerzek. Co się dzieje z tą gałką? Czemu tak postać mi wariuje, no? Stoi, oj, patrz, nie, normalnie jakbym odpalił śmiech po prostu w lolu i spamił tą komuś przed twarzą. Disrespected. Dobra, nieważne. Spróbujmy zawalczyć z tym ziomkiem i oby nie dać się zabić. No, gościu ma naprawdę... O, pięknie! Backstabik na start! Sorry za to walnięcie w mikrofon. Przypadkowe. No, gościu ma naprawdę fajną zbroję. Oj, pięknie! Drugi backstabik! I co, będzie po raz trzeci? Tego typ też walczy z tym ziomkiem, bo już myślałem, że mi ktoś na plecy wskoczył. Halabarda Smoczej Straży. No niestety nie mogę z niej korzystać, ale jest o wiele lepsza od mojej aktualnej broni. O, kurde, nie to. To... Tu.
halabarda lojalnego królewskiego rycerza Siana, dobrze wykonana, wybitna broń. Sian, znany niegdyś jako najpotężniejszy wojownik w Dranglake, został uśmiercony w paskudny sposób przez jednego z olbrzymów. Wyprawę, przeciw którym... Dzięki, naprawdę. A wyrzuci? Dobra, na szczęście nie wyrzuciło mnie do ekranu głównego, to mi się podoba. Wyprawę, przeciw którym zdecydował się poprowadzić. Król zamówił repliki wyposażenia Siana, by znaleźć następcę swojego lojalnego rycerza. Jednak każdy z żołnierzy, który odważył się z nich skorzystać, wkrótce popadał w szaleństwo. Dobra. Tutaj. Delikatny kościany pył. Proszę, i to jest to, o czym mówiłem, to co właśnie wypadło mi z tamtego gościa. To jest właśnie przedmiot, który ulepsza butelkę Estusa. Przypalone, osmalone kości wrzuci do odległego płomienia w Manjuli, by zwiększyć liczbę zdrowia odzyskiwanego przy użyciu butelki Estusa. Podobno są to szczątki świętego, który rzucił się do ogniska. Nie wymije tego jednak na pewno, gdyż sadza i popiół niewiele mogą opowiedzieć. Jest duża szansa na to, że mogą to być szczątki Gwyna, albo któregoś z władców Pogorzelisk. Czytaj jego następców, którzy przedłużali epokę ognia. Kto wie. To jest teoria oczywiście graczy, którą gdzieś tam zasłyszałem. Ale kto wie. A nóż okaże się być prawdziwa. Dobra, przejść dalej. Właśnie, zobaczmy, czy coś jest pod spodem. Nie ma takiej windy. A szkoda. Dobra, tutaj. Tu się można ewentualnie schować, albo dać się zabić. Jeden z dwóch. To jak się ziomeczek schował? No nie, co tu robi Bazylion? W tej części bazyliszki nie nakładają klątwy, tylko nakładają skamielenie. Czyli de facto robią to, co w sumie robił Patrz, widzicie, o, tu lepiej widać. Tutaj widzicie? Jest morda i tutaj są takie mniejsze oczka. I to są prawdziwe oczy tego Bazyliona. A te wielkie to w sumie nawet nie wiem, co tu ma być, chyba rozproszenie. Tutaj pomnik blokuje drogę, czyli tutaj nie przejdę. Potrzebuję pachnącej gałęzi. Czy przejdę dalej? Tu jest przejście. Tutaj nie ma nic. Okej, tutaj powinien wyjść do takiej jaskini portowej, jeśli dobrze kojarzę. Tak, to będzie to. I tu powinien być też zaraz ognisko. Yeah. Dobra, rozpalono. Kurde, jak tak nawet fajnie poszło. Ukryta droga do hejt. Dobra, wiecie co? Przystań niczyja, tak się nazywa ta lokacja. I tu jest tylko jedno ognisko na całą lokację. Tak więc jeśli ktoś tu gdzieś zginie, to się cofa tylko i wyłącznie tutaj. Tak więc... Powodzenia. Jeśli będziecie latali jak idioci i ginęli. Ja się o tym niestety boleśnie przekonałem, kiedy grałem na konsoli. Bo są tutaj też dość zdradzieckie akcje przeciwników. Głównie takie, które mogą was zrzucić po prostu do wody głębokiej jak... No jak nie jeden rów w morzu. Dobra, spalmy pył. I... Wzmocnijmy butelkę Estusa. Maksymalny upgrade to jest chyba plus 5, jeśli dobrze pamiętam. I 12 użyć tej butelki, co mnie osobiście irytuje. W odstrzale, jaki był 20 i plus 8, albo plus 7. Na upgrade w jedynce. Ale dobra. Wróćmy teraz do wieży. Ruiny czy wieża? Może do wieży płomienia od razu. Ja się tam przejdę do tych ziomeczków,
pomorduje ich po drodze, a my widzimy się za chwilkę w tym miejscu, gdzie tam właśnie zabiłem w poprzednim odcinku tych dwóch typów. Tak więc... Dozo. Dobra, jesteśmy tutaj, no tylko nie spadnij. Tutaj boskie błogosławieństwo, pięknie. Teraz pytanie, co ja mam zrobić z tym smokiem, jak chcę tam wejść dalej? Drugi rycerz Heid. O, ten ma lance. Aha, powinien być backstab, no ale dobra. Dzięki smoku, naprawdę, potrzebowałem tego ognia. Dobra, zabiłem typa, ale mamy teraz smoka. Który ciągle będzie zionął ogniem. Dobra, jaką mam redukcję na tej tarczy? Dobra, sobie w takim fajnym miejscu. 60 od ognia. To mało. Ja mogę tak sprawdzić, ile mi to będzie blokowało. No. Pff. Świetnie. Nie dość, że momentalnie pozbawia mnie to obrony, to jeszcze gościu... Znaczy gościu, jeszcze ten smoczek mi... Może to po prostu od razu mnie prawie że zdjąć. Ale mamy łuk, to może tak byśmy go zdjęli. Pff. No to trochę zajmie. Jak zmieniłem strzały. Silniejsze strzały dają sobie radę trochę bardziej. Dobra, nie. Bo to będzie za długo trwało. Adios. Sorry, ale nie chciałbym się teraz spędzić jakichś pięciu... pięćdziesięciu najbliższych minut na waleniu z tego smoka. Skamieniała smocza kość i parma smoków. Że teraz to powinno opuścić. Z jaką siłą to jeszcze spadło. Katedra Błękitu. Stary, rozjeżdżony klejnot życia. Kolejna skrzynia. W tej chyba też nie powinno być nic. Dokładnie, żadnej pułapki. 5 kukieł człowieka. Mech trochę. Dobra, zobaczmy te... A właśnie, te pastylki jeszcze. Czasowo zwiększają obronę przed mrokiem. Pastylki o niezwykle ostrym zapachu. Czasowo zwiększają obronę przed mrokiem. W opowieściach często wspomina się o świętej Elżbiecie i wyjątkowe leki i mikstury są popularne po dziś dzień. Dobra. Coś tu jeszcze wpadło nowego? Klasztorny amulet. Pobłogosławiony amulet leczy zatrucia i przywraca punkty życia. Wiele takich amuletów pobłogosławiono w rekonstrukcjach dawnych ceremonii odprawianych w klasztorze Lindelt, teraz znanym jako Nowy Dom Cudów. Choć nie ma mocy oryginału, w trudnej sytuacji wystarczyć może nawet podróbka. Dobra, tutaj jeszcze bomba zapalająca i czarna bomba zapalająca. Ja nie pamiętam, gdzie ją zdobyłem, ale chyba też gdzieś tam na tym. Na. Kurde, jak to się nazywało? No, pod tym drugim ogniskiem w Knie Olbrzymów. Ty w ogóle zdobyłem, patrzcie. Ognisty długi miecz. I myślę, żeby się na niego nie przerzucić, bo on jest... Ma naprawdę fajne obrażenia. Z bomby lepsze od tego topora. I tu stary wielki miecz rycerski. To... A nie, to chyba sprawdzaliśmy. Złamane. Tutaj nic. Tutaj też nic nowego. Tutaj pusto. Gdzie jest ta parma? Tu. Parma smoków strażników. Tarcza dekorowana motywem splecionych smoków. Kontrast czerni i bieli symbolizuje bieg losów wszystkich żywych istot. Wężowate smoki strzegą zaś upływu czasu. Posiadacz tej tarczy może liczyć w bitwie na ogromne szczęście. Proszę, czyli tarcza, która buffuje mi szczęście. To mi się podoba.
A zobaczmy, jaką ma redukcję. No, taką samą redukcję, jaką ja mam, ale dla samego buffa bym to wziął. Tutaj jeszcze wymienimy topór na miecz. Miecz jest też oczywiście troszeczkę cięższy, ale nadal mam szybkie uniki i to mi się podoba. Dobra, na razie może też zrzucę sobie ten łuk, skoro z niego nie będę korzystał. Wejdźmy we mgłę i zawalczmy ze starym zabójcą smoków. Który w niczym Ornstein wysunął mi od razu Dziabonga na mordę. Dobra, Estus jest zajęty. To nie jest oczywiście sam Ornstein, tylko jak mówiłem w historii Ornsteina, prawdopodobnie jakiś jego naśladowca. Ale... no, widać, że naprawdę wyuczył się technik Ornsteina chyba na blachę. No. Raz, dwa. Oj! Jump odchłani! No, dawaj. Ja trochę za wcześnie tego użył. Dopiero w drugiej fazie powinien z tego korzystać. Dobra. To był chyba... czy to był w ogóle blok za... znowu potarty tym? 86, silny atak. Lekki. 89. No. Nie taka duża rozbieżność tych ataków. Zostanę przy lekkich. Są szybsze po prostu. Dobra, znowu czym podchłani. Uniknięty. Ja kurde, on też tak chciał. To fajnie wygląda. Kurde, ale ten nie... on normalnie... strasznie zarąbisty jest ten atak. Krok do tyłu, po czym taka nagła szarża do przodu. Okej, podniosłem tarczę, ale dobra. Niech tam sobie gra myśli, co chce. Skoczył. Dobra. To jest niebezpieczny atak. Oj, pięknie, zachwiałem go! Dwa kolejne ataki, myślę, co? Dobra, odnowić staminę i lecimy dalej. Dawaj, dawaj. No. Dobrze. Tutaj w sumie też mogłem zostać trafiony, nie? Ale miałem o tyle szczęścia, że nie oberwałem. Podwójne szczęście. No to już się skończyło. Dobra, no dawaj. Wyścig, zaatakuj. O nie! Zabiję... kurde! Aj, to był atak nieblokowalny. Tak dobrze szło, no kurde. No nie sądziłem, że mnie tak szybko położy. Znaczy, wróć, tak szybko położy. Nie sądziłem w ogóle, że to się stanie. Myślałem, że to jest normalny atak. Dobra, smok się na szczęście nie odradza tyle dobrego. Dobra, no to co? Widzimy się na miejscu, nie? W ogóle, jakby kogoś interesowało, to moja pamięć dusz obecnie wynosi 268 tysięcy. Czyż? Nie, czekaj, to jest to? Nie, czekaj, nie, ale zaraz, to są dusze, które... to jest pamięć dusz, ale to jest dusze, które ja... zebrałem całkowicie, czy to są dusze, które ja zebrałem, ale też i wydałem na przykład na upgrade'y? Bądź na cokolwiek. Mnie zastanawia w sumie. Ha! Kurde! I drugi raz się dam na to naciąć, no! Na ciosy. Oj, teraz się teraz mnie złapał w to. Dobra, ale muszę uważać, czyli jak będzie robił wypad i złapie dwoma rękoma, obiema rękoma złapie za włócznie, to wtedy muszę robić unik. Miałem tarczę podniesioną, halo. Ważnie? Dobra, wracam. Niestety po drodze jak debil spadłem zaraz pod ogniska do wody, więc dusze poszły się chędożyć.
A szkoda. Au! Trzeci raz się na to naciąłem, no nie wierzę. Ale podbuffowałem troszeczkę postać, dzięki tym moim kilku rajdom w tej wefce. Więc nie zmarnowałem zbyt dużej ilości moich dusz. Kto wie, może dzięki temu będę w stanie go troszeczkę szybciej pokonać. Mówiłem a propos tego, że mogę oberwać, jak on tak robi, nie? I proszę. Wręcz się prosiłem o to. Mi nawet nie pozwala na więcej niż 3 ataki czasami. 2 ataki on od razu odskakuje. Dobra, podniosłem tarczę, ale oczywiście wedle gry troszkę za wolno. Kupiłem sobie też troszeczkę klejnotów, jak zauważyliście pewne. To był właśnie ten atak, który mnie wcześniej zabił. Jak mówiłem, miałem strasznie dużo dusz. Ładnie, zachwiałem go. Garda. Przede wszystkim życie. Okej, to było dziwne, czemu on nie zaatakował, tylko do mnie podbiegł. Skok otchłani. I do widzenia! Pięknie, pokonany. Za 6. razem chyba. Stary pierścień lwa i dusza starego zabójcy smoków. Okej, okay, to jest ziomek, który jest do drugiego przymierza jakby. Może mnie przyjąć. Tylko nie wiem, czy nie trzeba było jakichś wymagań spełnić. W sensie, nie wiem, czy nie musiałem być akurat człowiekiem. Okej, okay, tutaj też nic się takiego nie dzieje. Parma kapłana i pawęż. Wykupiłem sobie też trochę broni, jak widzicie. O, widzę, że szeroki miecz mi się w ogóle powtórzył. Srebrna tarcza z orłem. A tu już miałem, kurde, było patrzeć. Pawęż, a gdzie jest to od kapłana? Tarcza, tu jest, parma kapłana. Skup się. Parma używana przez pielgrzymujących kapłanów, opatrzona dość wrażliwym błogosławieństwem, pozwalającym blokować nią zaklęcia. Niestety zapewnia obronę fizyczną tylko w bardzo niewielkim stopniu. Stanowi bardziej amulet na szczęście niż prawdziwą tarczę. I co, też mi zwiększa szczęście? Też zwiększa szczęście, jak miło. A nie, czekaj, Boże, bo zamiast miecza to wziąłem. Nie daje. No to sorry, nosić tego nie będę. I jeszcze ta pawęż nam wypadła. O, to ma 100% redukcji. Ale właśnie, nie mogę z tego korzystać. Uniki mam jako takie spoko, ale nie mam czego? Nie mam siły. Brakuje mi 10 punktów siły, bo sobie podniosłem wszystkie statystyki na 20 punktów. Brakuje mi 10 punktów siły, żeby móc z tego korzystać. Ale mogę już korzystać z tej tarczy, która jest minimalnie, tylko minimalnie gorsza. Ale redukcja jest większa. I przy tym na razie zostaniemy. Chociaż nie wiem, czy z tego, nie wiem, czy z tego rezygnować, bo redukcja jest jeszcze mniejsza, waga też, ale akurat nie przekraczam jeszcze tego progu, żeby były uniki ciężkie, ale to mi daje to szczęście większe. Więc trochę się zastanawiam, czy tego nie wziąć, no ale... No może na razie to olejmy. Tutaj... No. Też takie sobie. Ale i tak, najlepsza tarcza w grze to jest tarcza... Mogę wam to spokojnie powiedzieć, jest tarcza Grymów, ponieważ daje ona 100% redukcji zarówno przeciwko ogniowi, jak i przeciwko obrażeniom fizycznym. Wygląda... intrygująco, ale dla samych tych atrybutów warto ją nosić. Zobaczmy. Dusza starego zabójcy smoków. Stary zabójca smoków to wspomnienie po pewnym rycerzu z dawnych legend. Ano, tutaj proszę, wykupiłem sobie maksimum wszystkiego, czego mogłem.
Wykupiłem sobie też jedną pachnącą gałąź, dzięki czemu mógłbym już w sumie się tam cofnąć do jednego miejsca. No, w sumie nawet do dwóch. Ale na razie zostawimy. Pogadajmy z tym typem. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Transient being, nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You... Ha, dobra, czaję. U niego muszę mieć chyba ten. Żeby z nim się dało gadać, to muszę być w tym przymierzu rycerzy błękitu. No ale to się da łatwo zmienić rzeczywiście. Tutaj mamy kolejne ognicho. Ale to jest głównie do walki sieciowej. Możemy sobie tutaj znaleźć jakąś walkę PvP 1-1. Inną niż po prostu użycie znaczka albo tych kul oka. Ale to jest taka arena, znaczy taka typowa arena po prostu, gdzie jest dużo pułapek, rzeczy i tak dalej. No. I to jest też jedno jedyne ognisko w katedrze błękitu. Od następnego odcinka zajmiemy się przystanią niczyją, ale jeszcze zobaczmy, czy teraz się pojawi osoba, która sądzę, że się tu pojawi. Nie. Czyli albo czegoś nie zrobiłem i ona się tu jeszcze nie pojawi. Wait, czekaj, tędy przeszedłem, czy... Tak, ten przeszedł, okej. Albo jeszcze czegoś nie zrobiłem, że ona się tu nie pojawiła, albo po prostu w tej wersji jest, znajduje się ona po prostu w innym miejscu. Ale szybki rzut okiem na następną lokację, wygląda ona w taki sposób. Przystań niczyja. No i patrzcie, już mnie gość wypatrzył, już do mnie szyje z łuku. Tam przedmioty, pełno typów. Są też takie ziomeczki jak ten tutaj, leciutko obok mojego hełmu, jeśli tylko uda mi się to dobrze wyrównać. O, ten tutaj obok, z tymi takimi mieczami. Ale są tu też rzeczy tak popieprzone, że to jest niemożliwe. W ogóle tutaj trzeba... Muszę dość szybko znaleźć miejsce, gdzie mogę rozpalić ogień, bo inaczej będę miał tak przekichane w walce z jednymi przeciwnikami, że to będzie niemożliwe dla mnie. Dodatkowo muszę też coś zrobić, żeby przyprowadzić jakby ten statek bliżej tutaj. To mnie prowadzi oczywiście do jeszcze innej lokacji, do której mogę z Kniei Upadłych Olbrzymów też się dostać, ale no, fabularnie powinniśmy chyba iść tędy, tak mi się wydaje. No. No, może nie fabularnie, no ale dojdziemy tam w którymś miejscu. To oczywiście znienawidzone przeze mnie growe pieski. Też jest ich tutaj pełno. Ale najbardziej są irytujące ci łucznicy. No ale jak mówiłem, tym będziemy się zajmowali w kolejnym materiale. W tym póki co to będzie już koniec. Także szybki odpoczynek przy ognichu, żeby wszystkich zresetować. I czas dla mnie, aby się z wami pożegnać. Także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale z Dark Souls Remastered. Zanim się pożegnam, to nadrobię. Wiem, że późno, ale lepiej późno niż wcale. Nadrobię ukłon z początku odcinka, którym powinienem się z wami przywitać. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym materiale z Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Cześć!